Tak, mówiliśmy wcześniej o stopniowej, zarysowującej się zmianie pokoleniowej w polskich skokach narciarskich. Podbijamy Łukasz Łukaszczyk w koreańskim Gangwong zdobył brązowy medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich. To pierwszy medal biało-czerwonych w rozpoczętej w piątek imprezie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży to impreza, w której udział brać mogą sportowcy w wieku od 14 do 18 lat. Już po pierwszej serii konkursu indywidualnego w skokach narciarskich Łukasz Łukaszczyk był na prowadzeniu, a po próbie na 105 metrów miał najwyższą notę w całej stawce. W drugim skoku szesnastoletni Polak bardzo chciał wygrać. Poleciał najdalej na 108,5 metra. Niestety nie ustał swojego skoku. Mimo upadku zdobył jednak brązowy medal. Mistrzem został ilia Mizernych z Kazachstanu, a srebro wywalczył Niki Huml z Austrii. Zmagania w Korei Południowej potrwają do 1 lutego.